Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z Get Ready With Me. Dzisiaj jest piąteczek i dzisiaj z dwoma koleżankami wybieram się do kina. Idziemy na film Like a Boss. Taka komedia, słuchajcie, dla kobiet. Więc z tego względu będę się szykować. Mam też tutaj koktajla. Także jak macie ochotę zobaczyć, co dzisiaj będę robić, zapraszam do oglądania dalej. Jeśli chodzi o dzisiejsze moje oczy, to Wam powiem, że nie do końca wiem, co chcę. Myślę nad takim lookiem trochę lata 90. Takie zaznaczone mocno cut crease, w macie. Coś mi takiego chodzi po głowie już od paru dobrych dni, więc zróbmy to dzisiaj. Ale z tego względu, że ten makijaż oczu nie będzie jakiś bardzo mocno skomplikowany, ponieważ pomimo tego, że jest, spotykamy się wieczorem, bo idziemy tam na 9:30 i tak naprawdę nie wiem, może później gdzieś jeszcze pójdziemy na jakiegoś koktajla, chociaż będzie już bardzo, bardzo późno, to mimo wszystko nie chcę, żeby ten look był, wiecie, taki jakiś imprezowy, czy brokatowy, czy coś takiego. Chociaż wiecie, ze mną to tam wszystko może się zdarzyć. Ja na co dzień potrafię się malować brokatem, więc dla mnie to nie problem. Ale zacznijmy sobie od twarzy. Będę nakładała bazę krem Lumen. Jest to taka nawilżająca baza w kolorze podkładu, ale on nie wygląda jak podkład. Po prostu bardzo fajnie nawilża. Także kochani, zróbcie sobie też drineczka i oglądajcie ze mną filmik, albo jak się gdzieś szykujecie, to będzie mi miło, jak będę mogła Wam towarzyszyć. Dzisiejsze Get Ready With Me będzie całościowym Get Ready With Me, czyli make-up, fryzura, jak również outfit. Jeśli chodzi o outfit, to kompletnie nie wiem, w co mam się ubrać. Bo tak jak mówię, z tymi dziewczynami, jak zawsze gdzieś idę coś zjeść albo coś, to później kończymy na imprezie. Więc generalnie nie wiem do końca, jak mam się ubrać. Dobra. Moim podkładem dzisiejszy będzie podkład z firmy O2O i to jest firma z AliExpress. Ja testowałam kosmetyki AliExpress, jeśli jeszcze nie widzieliście, to polecam Wam ten filmik zobaczyć. Jest to podkład dość fajnie mocno klejący. Ja mam nałożony fake tan, więc powinno być dobrze, chociaż szyja już mi trochę zbladła. Ale ja bardzo lubię ten podkład, dlatego że on daje taki efekt bluru. Takiego naprawdę mocnego wygładzenia. Ale mimo wszystko wygląda naturalnie. Mamy podkład, teraz przechodzę do konturu. Będę sobie konturowała kredką kremową, to jest Golden Rose kredka. Trochę sobie... To jest kolor taki trochę chłodny, już Wam mówię, co to jest za kolor, 23. Także... Zapomniałam o tej kredce i sobie jakoś niedawno, w sumie teraz przypomniałam o niej. Ale jak widzicie, ona się dość fajnie blenduje. A moim rozświetlaczem, korektorem będzie MAC NC15 korektor. Oświetlone. Będę nakładała biały puder z Sephora, to jest setting powder, ale w kamieniu. On jest troszeczkę rozświetlający, także go wklepuję dość obficie, taki robię baking, ale pędzlem. I nie strzepuję tego, ponieważ później zajmę się oczami, także cokolwiek mi się osypie, to później po prostu w
tak wiecie, zatrę ten puder. Na resztę twarzy nakładam puder z firmy Stila. U mnie już denko to jest kolor 50. Taki trochę ciemniejszy. On jest taki troszeczkę satynowy, także nie ma takiego na maksa matowego wykończenia. Ale ja to lubię, bo wtedy ta skóra się wydaje taka zdrowsza. Przejdziemy sobie do bronzera. Używam The Body Shop bronzer w odcieniu 04. Pomarańczowy, mój ulubiony kolor. Tym bronzerem sobie i tak nie zrobicie krzywdy, ponieważ on jest naprawdę tak fajnie wyważony, jeśli chodzi o tą pigmentację. Ja go walę naprawdę dużo, ale myślę, że pomimo tego, że on wygląda tak drastycznie, to no nie zrobicie sobie nim krzywdy. Ale jest piękny. I ten puder, to nie jest tylko bronzer, ale to jest też puder taki, wiecie, wygładzający dodatkowo. Także ten policzek wygląda tak nieskazitelnie. No po prostu przepięknie. Za każdym razem, kiedy używam ten bronzer, to się nim zachwycam, a później idzie on w odstawkę i nie wiem, dlaczego o nim zapominam. A ja go tak przecież lubię. I tylko lubię go dowalać. Cute. Wzmacniam kontur pudrami brązującymi z firmy O2O. I biorę ten najciemniejszy i tylko tutaj tak od ucha. Jak to zawsze bywa u mnie, jak już oglądacie mnie, to już wiecie, że tak zawsze robię. A jak jesteś nowa na kanale i sobie myślisz, Boże dziewczyno, co ty robisz z policzkami? Cześć, nazywam się Sara, a lubię pomarańczowe plamy. Pomimo tego, że niekoniecznie zrobiłabym tobie takie plamy, to sobie takie lubię. Tak, mam swoje dziwactwa. Jak każdy. I tylko dowalam, widzicie? Jaka ja jestem dobra, koniec. Róż. Róż wezmę sobie Inglot. To jest taki brzoskwiniowo-koralowy odcień w macie. I dowalam jeszcze więcej tego pomarańczowego odcienia. Jakby bronzera było za mało. Ale to jednak, ten kolor jest taki naprawdę, dodaje radości tej mojej skórze. Uwielbiam róż. Dobra, rozświetlaczem zajmę się później. Zajmijmy się może brwiami. Do brwi niezastąpiona kredka. Benefit numer 5. To jest ta precyzyjna kredka z tyłu, z tą szczoteczką. Ja sobie delikatnie tylko wypełniam mój makijaż permanentny, który go przykryłam podkładem. Nakładam jeszcze żel. Piąteczkę też. Wyczesuję te włosy trochę do góry. Chcę mieć taki efekt trochę buszu. Powiem wam, że jest to, nie wiem jak w Polsce, ale w Anglii jest to bardzo, bardzo popularne, aby właśnie brwi były wyczesane do góry. I powiem wam, że nie wiem, co o tym myśleć. Takie są one jak u wilkołaka trochę, aczkolwiek moje brwi i tak nie są bardzo długie. No nie wiem, myślę, że na jeden wieczór, wiecie, to jest tylko make-up, make-up można zmyć. Myślę, że nie przeszkadza mi to na jeden wieczór. Biorę kredkę Smashbox i sobie troszeczkę tutaj rozświetlę łuk brwiowy. Ale też nie wiem jak wam, ale właśnie lata 90. kojarzą mi się z takimi bushy eyebrows, więc myślę, że do tego looku będzie mi pasowało. Ale nie, nie ubiorę się jak Britney Spears. Lata 90. będą dzisiaj królować tylko w moim makijażu. No i dobra, przejdźmy sobie do cieni. Będę dzisiaj korzystać z palety Carly Bible z kolabem z BH Cosmetic. Paleta wygląda tak, nudziaki. I może zacznijmy od tego beżowego cienia.
mat po prostu beżowy. Wklepuję go na całą powiekę. I teraz wezmę sobie jakiś brązowy cień. Może coś w tym rodzaju. Taki pomiędzy brąz. Nie za ciemny, nie za jasny. Będę go nakładała takim dużym, puchatym pędzelkiem. To jest M-Brushes 05. W załamanie. Później będę pogłębiała jeszcze to załamanie trochę ciemniejszym kolorem i trochę bardziej precyzyjnym pędzlem. Ale na chwilę obecną chcę zbudować po prostu załamanie takim kolorem po prostu przejściowym. I jak mam coś takiego, to weźmiemy sobie ciemniejszy bronzer, znaczy bronzer, cień, ten, a później ten. I będę cały czas wpracowywać te kolory w załamanie powieki. Kochani, narysowałam już kreskę. Wszystkie produkty będziecie mieć na dole zresztą. Także tak wygląda kreska, taka troszeczkę mocniej wyciągnięta. Teraz kredka beżowa na dół. I zaznaczam jeszcze mocniej dół brązem. Mieszam te ciemniejsze brązy ze sobą. Podoba mi się ten dzisiejszy make-up. Powiem wam właśnie, że taki make-up królował w latach 90. Taki kontrast, wręcz ten beżowy był zastępowany często białym. Kojarzy mi się to trochę też z Marilyn Monroe. Więc tak, wytuszuję sobie rzęsy moją ulubioną maskarą Roller Lash z Benefit. Jeśli chodzi o moje rzęsy, to dzisiejsze rzęsy będą takie wispy, ale dość mocno zagęszczone. Ja mam je w stylu Go On and Fake It. Także przyklejam i wracam. O wow, muszę przyznać, że te rzęsy naprawdę robią kawał dobrej roboty. Myślę, że od dzisiaj, od razu po rzęsach P. Louise, to będą moje ulubione rzęsy. Wow. Wyobrażam sobie, jakby wyglądały dwie pary tych rzęs ze sobą złączonych. Miodzio. Dobra. Wiecie co, zastanawiam się, czy tak chcę zostawić to oko, takie mega matowe. I chyba nie, bo to nie jestem ja. Więc chciałabym troszeczkę rozświetlić łuk brwiowy i kącik wewnętrzny. Nie chcę bardzo szaleć, ale po prostu coś wezmę tutaj z tej palety. Dobra, oczy mamy zakończone. Wow. Lubić to. Dobra. Teraz rozświetlacz. Wezmę sobie tutaj Inglot Jennifer Lopez. To jest kolor Living the Highlight. Wygląda naprawdę jak u lalki. Dobra, jak mamy to, to przechodzimy do ust. Usta będą nude. A moim kolorem na ustach będzie kolor Creme Brulee z Jouer Cosmetics. Wydaje mi się, że ten kolor ust jest trochę za ciemny i za bardzo pomarańczowy, więc dodam sobie koloru Buff. On jest taki naprawdę jasny i trochę go
rozświetlę, rozjaśnię. Zdecydowanie lepiej. Dobra, mgiełka do twarzy Morphe Jeffree Star. Bardzo mi się podoba ten dzisiejszy makijaż. Jest taki bardzo elegancki. Wklepuję wszystko gąbeczką na sam koniec. Mamy to, kochani. Teraz przejdźmy sobie do włosów. Albo nie. Może outfitu. Idę coś wybrać, bo w sumie została mi godzina i muszę przeszperać szafę. Muszę w ogóle sprawdzić pogodę. I dopiero jak założę coś na górę, to zajmę się włosami. Dobra, ubrałam się. Zaraz Wam pokażę, co mam na sobie, ale najpierw zajmę się włosami. Włoski są świeże, umyte wczoraj. I co ja dzisiaj będę robić? W sumie będę je prostować, ale nie tak na blachę, bo nie podoba mi się już taki efekt, wiecie, na blachę prostowane włosy. I ja wiem, że ja mam swoje włosy, wiecie, długie i gęste, ale będę jeszcze doczepiała takie włosy na takiej grubej taśmie. To są takie potrójne włosy i chcę mieć po prostu te włosy gęstsze. Te włosy są trochę ciemniejsze od moich, ale myślę, że się jakoś, wiecie, zblendują. Jeśli chodzi o tą, o te clipinsy, to kupiłam je u mnie w mieście. Także niestety nie zostawię Wam do nich ani linka, ani nic takiego. Także ja te moje włosy, tak wiecie, trochę tylko podprostowuję. Końce tak delikatnie zakręcam. I to tyle. Nie będę nie wiadomo, co z nimi, robić. Nie będę ich męczyć gorącym powietrzem. Tak, tylko żeby po prostu zamknęła się łuska, żeby wyglądały w miarę przyzwoicie. Szczególnie tutaj te przody, bo one zawsze mi tak odstają. O! No i dobra, będę przyczepiała teraz ten klip. Mniej więcej w połowie głowy. Myślę, że nie jest to jakoś bardzo równo. Ale musiałam odgrodzić trochę. I teraz od odrostu tapiruję włosy. Tapirowanie od nasady pomaga klipsom tak idealnie wejść, przyczepić się i siedzieć na miejscu, więc to jest bardzo ważne. I tak jak powiedziałam, tylko dla objętości, bo myślę, że moje włosy są mniej więcej tego samego, tej samej długości, doczepiam te. Wyglądają gęsto te włosy. Te moje włosy się trochę odznaczają. Muszę je trochę podkręcić, bo moje włosy są tak ciutkę dłuższe. Ale myślę, że ten kolor idealnie wpasował się w mój. Nie jest on identyko, bo ja swoje włosy często tonuję i z nimi coś po prostu kombinuję. Ale myślę, że nie ma tragedii. No i dobra, kochani, tak to wygląda. Zobaczcie, jakie gęste są te włosy. Po prostu mistrzostwo. Wow. Uwielbiam taką objętość. Gdybym mogła mieć takie swoje, to by było po prostu idealnie. Kochani, czas pokazać Wam outfit i moje akcesoria, które dzisiaj mam i założyłam. Więc mam na sobie zegarek. Mój zegarek jest to smart zegarek z Guessa. Nie lubię tego z Apple'a, ponieważ on wygląda bardzo tak zwykle. A ten zegarek posiada też funkcję rozmawiania przez telefon, odbierania wiadomości, ale wygląda ładniej, ponieważ ma kryształki Swarovskiego, także to mi się bardzo podoba. Mam na sobie naszyjnik. Naszyjnik to jest Louis Vuitton. Mam też pasek Louis Vuitton. I właśnie to, co mam na dole, to jest to taki oversize'owy kombinezon. Jest to taki styl, bym powiedziała, elegancki, ale też dzienny.
Te nogawki są takie bardzo szerokie. Ogólnie ten kombinezon jest, powiedziałabym, o rozmiar na mnie za duży, ale dobrze się w nim czuję właśnie, kiedy mam pasek w talii i jest tutaj podkreślona moja figura. To jest typ właśnie, zawsze to robię, zawsze paskami po prostu podkreślam swoją figurę. Na dole mam wansy, ponieważ chciałam, żeby to było po prostu, wiecie, mimo wszystko elegancko, ale też, tak wiecie, wygodnie i sportowo, jak to do kina. Także tak się prezentuję. Będę zakładała jeszcze kurtkę jeansową. Kurtka jeansowa jest z takiej firmy. Kupiona w TK Maxie. Kurtka ta została przeze mnie przyozdobiona. Jedyne, co tutaj ona miała, to rzeczywiście tą dziurę z tyłu, a wszystko inne, słuchajcie, te kryształki, te wszystkie łańcuszki, to wszystko, co tutaj, ten napis, to wszystko zostało dodane przeze mnie, także sama ją jakby w połowie zrobiłam. Ona jest troszeczkę taka oversize'owa. Voilà, tak to wygląda. Także tak się prezentuje ten outfit. Jest taki luźny, wiecie, trochę gdzieś tam jest elegancja, trochę jest gdzieś takiego, wiecie, dziennego looku. Do tego będę miała taką małą kopertówkę, która mi pasuje do paska właśnie z Louis, w której będę trzymała telefon i kartę. Także tak, świetnie się w tym czuję. Powiem wam, że jest to takie miksowanie stylu, zmiksowany kompletnie styl. Coś bardzo takiego glam, bym powiedziała, a zmieszane z taką codziennością. Tak, ja właśnie, jeśli chodzi o takie wypady z dziewczynami, właśnie do kina czy coś, to myślę, że to jest mój ulubiony styl. Pokażę wam jeszcze w lustrze. O, i tak to wygląda w całości. Widzicie, te nogawki są takie szerokie i nie są one też takie bardzo długie. Widać kostkę, co uważam, że jest takie dość mocno seksowne. Buty, wansy. No i tak. Tak się prezentuje całość. Mam nadzieję, że wam się podoba. Lubię tą kurtkę też czasami nosić po prostu tak. Wiecie, że z jednego ramienia po prostu ona spada. Uważam, że jest to bardzo fajne. Więc tak, kochani, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za odbiór. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek. Dajcie znać, co wam się szczególnie podobało dzisiaj. A ja uciekam, zbieram się i jadę do dziewczyn. Trzymajcie się. Pa, pa. W sumie to sobie pomyślałam, że mogłabym wam jeszcze pokazać moje perfumy, które dzisiaj będę... którymi będę skraplać swoje ciało. To jest Jo Malone Myrrh and Tonka. Jest to zapach, który przypomina mi o festiwalu, bo byłam tym po prostu wypachniona. Zaraził mnie nimi Darek Digi i on ich używa, ale Jo Malone to są perfumy unisex, więc myślę, że dla niektórych kobiet byłyby to strasznie ciężkie perfumy, ale jak dla mnie, one są takie zdecydowane i one po prostu odzwierciedlają mój charakter, więc czuję się w nich jak milion dolców. Okej, uciekam na serio, bo znowu się spóźnię. Nie, idealny czas.